Witam serdecznie, Jarosław z Krakowa. Kolejna część studiowania lekcji biblijnej, część na piątek, do dalszego studium. Gdy przekształcająca moc Pana zostanie doświadczona przez serce człowieka, ujrzymy głębokie działanie Ducha Bożego. Wynikiem śmierci Jezusa jest nie tylko przebaczenie grzechów. Złożył On nieskończenie wielką ofiarę nie tylko po to, by grzechy mogły być usunięte, ale by natura człowieka została odnowiona, przywrócona do pierwotnego piękna, podniesiona z upadku i przygotowana do przebywania w obecności Boga. Jak cierpliwy artysta studiuje, pracuje i planuje, by uczynić rezultaty swojej pracy doskonalszymi, tak rodzice powinni uważać za dobrze spędzony czas, kiedy poświęca uczeniu dzieci użytecznego życia i przygotowania ich do nieśmiertelnego królestwa. Praca artysty wydaje się niewielka i nieistotna w porównaniu z dziełem rodzica. Pierwszy pracuje z martwą materią, która zmienia formę piękna, a drugi ma do czynienia z ludzką istotą, której życie może zostać ukształtowane ku dobru lub złu, na błogosławieństwo ludzkości albo jej przekleństwo, dla ciemności albo dla wiecznego życia w przyszłym bezgrzesznym świecie. Pytania do dyskusji. Czy miałeś okazję rozwinąć zdolności artystyczne i posługiwać się nimi? Czy tworzyłeś piękno? Myślałeś o tym, że ten twórczy akt jest jednym ze sposobów odzwierciedlenia podobieństwa do Boga? Czy masz świadomość, że będąc twórczym, na swój sposób odzwierciedlasz twórczą moc Pana? Drugi. Przyjrzyj się światu przyrody. Pomimo skażenia spowodowanego przez grzech, jak świadczy ona nie tylko o stwórczej mocy Boga, ale także o Jego artystycznej biegłości i umiłowanie piękna. Co w przyrodzie wydaje Ci się prawdziwie piękne? Jak zauważyliśmy na wstępie, chrześcijanie zawsze przejawiali dwoisty stosunek do sztuki. Jak myślisz, dlaczego? Jakie niebezpieczeństwo niesie za sobą sztuka? Z drugiej strony, jak możemy używać naszego artystycznego zdolności, by przynieść chwałę Panu i rozwinąć Jego Królestwo. Podsumowanie. Artystyczny kunszt Boga bywa niedoceniany. Najczęściej wierzący podziwiają Jego stwórczą moc i potęgę, a przecież Jego artystyczna biegłość znacznie poszerza zakres Jego chwały. Zbawiciel pragnie, by Jego wierni w szczególny sposób byli objawieniem duchowego piękna w giniącym świecie pogrążonym w ciemności. Dziękuję bardzo.